Serdecznie witamy wszystkich hodowców i ponownie jesteśmy u kolegi Mirosława Wypryka w miejscowości Koszalin, oddziale 193, tutaj nad morzem. Kolegę Mirka przedstawiać za bardzo nie trzeba, ponieważ już u kolegi Mirka byliśmy kilka miesięcy temu, wtedy niestety było troszeczkę chłodnie, aczkolwiek i tak już były początki wiosny. Dzisiaj natomiast jesteśmy u kolegi Mirka, kiedy jest po którym? 7 locie, tak? No kolega właśnie taki humor ma troszeczkę nie za bardzo, po prostu może nam opowie dlaczego, bo widzę z tego co wiem, tutaj się dowiedziałem już od kolegów innych też jeszcze, że za bardzo lot chyba nie poszedł, tak? I powiedzmy dlaczego. Znaczy nie wiem, do 6 lotu mieliśmy super udane loty, ten lot jest 7 również udany, bardzo lot, to jest lot, który mieliśmy 110, wyszły chyba pierwsze gołębie na godzinę, ale się okazało, że te czołowe gołębie, które miały siadać jako pierwsze, w ogóle nie było, zaczęły siadać gołębie jakby od tyłu. No i po prostu no i człowiek jest z tego lotu tak niezadowolony, że nie ma po prostu słów. Nie ma gołębi do kategorii, no i po prostu no ja akurat no chyba jestem akurat po 6 locie w oddziale prowadziłem, ale no po tym 7 locie spadnę i to chyba nie wiem, jeszcze wyników nie mamy, ale myślę, że no to będzie daleko. A powiedzmy jeszcze... Bo mogę nawet serii nie złapać. A powiedzmy, tak? Jaki to długi był lot? To był, nie był długi lot, to był średni lot, 330 km. Z jakiej miejscowości? Szwerin. A ile gołębi dałeś ty na lot? Dałem 45 gołębi. I tyle wróciło, czy tyle? Wszystkie, tak? W ciągu tam, ale my wszystko było... A cały oddział ile dał gołębi? Daliśmy około 2800 gołębi. 2800 gołębi. No, a teraz jaki następny lot was czeka? Teraz mamy lot Boxel 770 km, to jest lot okręgowy, lecimy całym okręgiem, lecimy w sobotę. I też podobnie tak jak byliśmy wczoraj na przykład z wizytą w niedzielę, no tak, to chyba wczoraj u kolegi Zdzisława Lademana w oddziale Wejherowo, oni jak mają taki lot maratonowy, doliczony do maratonu, to po prostu lecą z listy z kilku oddziałów, tak, taki tak, rejon, lecimy, wy też tak, tak tworzycie, lecimy, a z kim? Lecimy całym oddziałem, na całym okręgiem, to jest 6 oddziałów, Białogard, Połczyn, Świdwin, Darłowo, Sławno i Koszalin. Kołczyk. 6 oddziałów lecimy lotem okręgowym. To będzie na pewno ciekawy lot. Myślę, że to... I ile takich gołębi planujesz dać na ten lot? Też te 40 kilka? Nie, na ten lot będzie około 30 parę gołębi może być. 30 parę. A które gołębie tak będziesz, że tak powiem, wartościowo na ten lot tak specjalnie jakoś przygotowywał? Na takie loty dłuższe to takie bardziej przygotowuje gołębie, znaczy na pewno to są gołębie takie powyżej 2 lat, ale bardziej zwracam uwagę na samiczki i na takie loty bardziej cenię, żeby samiczki po prostu na ten lot idą wszystkie samiczki. Jakie posiadam, wszystkie samiczki wysyłam na 800 km, znaczy na te 780 km. A do lotu obecnie ile posiadasz tak wszystkich gołębi? Znaczy mam w tej chwili do lotów jest 47 gołębi. Aha, czyli praktycznie teraz też leciały całością, tak? Tak, całością. Zostało tylko 3 chyba gołębi. Tu pokażmy teraz, jak wyglądają te gołębniki u kolegi Mirka. Tu już raz pokazywaliśmy, także szczegółowo już hodowli nie będziemy, że tak powiem, opisywać. Wchodząc do gołębników, pokażmy tylko jak celem przypomnienia, jak tu wygląda. Tutaj zobaczmy, taka też okolica, jest otwarty teren. O. Zachodni kierunek to który jest? Zachodni to jest tak jakby... Tak jak tutaj patrzymy, widzimy, o tutaj tak wygląda zachodni kierunek i stamtąd gołębi się spodziewałeś, ale najczęściej, tak, niestety nie przyszły teraz. Ale niestety przyleciały ze tutaj wschodu. Kolega wskazuje ze wschodu, czyli po prostu przeleciały. Przeleciały i to przeleciały naprawdę. Ale mówię, ale nie ma co się też po prostu, są wygrani i na pewno się cieszą z tego lotu i trzeba im gratulować. Ja mogę być tylko niezadowolony, ale jestem, po prostu mam jeszcze dużo lotów, no myślę, że coś chociaż w kategoriach się ułoży. No. Tutaj przypomnijmy tylko jeszcze, że jeżeli ktoś by chciał się zapoznać z gołębiami, które kolega Mirek posiada w swojej hodowli, to zachęcamy do wejścia do nas na stronę, do działu gołębie w hodowli, tam można odnaleźć nazwisko Mirosław Wepryk i tam znaleźć też gołębie, które posiada on w swojej hodowli. Także na razie dziękujemy. Życzymy koledze kolejnych lotów, aby już były udane, ale tak jeszcze, żeby też kolega był zadowolony. Bo dzisiaj, jak się odzywa, widzę, humor nie dopisuje, ale to jak się odzywa, że tak powiem, jest i tak budujące, że kolega się nie załamuje, bo zdarzało mi się już odwiedzać kolegów, którzy po takim nieudanym locie, tak według nich, po prostu chcieli już nawet likwidować hodowlę. Także dziękujemy, życzymy dobrych lotów i jak się odzywa, postaramy się odwiedzić jeszcze kolegę wtedy, kiedy będzie miał lepszy humor. Dziękuję. Także dobry lot. I życzę dobrych wiatrów dla gołąbków. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia.